Cześć, Około Taktyczny. Dzisiaj jedziemy sobie z recenzją torby. I torby takiej customowej, to prototypowej nawet bym powiedział, bo w sumie pierwszy egzemplarz uszyty przyszedł na testy do mnie właśnie. Torba już była opisywana na stronie, recenzja filmowa jest w ramach jakby dopełnienia tego, żebyście sobie tam wszystko zobaczyli, jak to wygląda. A ta torba to Oho Tactical Sojka. Już lata to troszkę po grupach edecowych, bushcraftowych, survivalowych. Tak więc gdzieś już pewnie się mogliście z tym spotkać. I teraz macie okazję zobaczyć, jak ta torba dokładnie wygląda. To może zaczniemy od materiałów. Ta torba jest uszyta z kordury 500, czyli jakość jest do codziennego użytku wystarczająca, tak? Ona nie jest też jakaś strasznie sztywna, fajna, elastyczna, jakość wystarczająca, mówię, no ja już tutaj trochę ją męczę i jak na razie żadnych tam śladów użytkowania na niej nie widać, poza o tu plamą, ale wyczyścimy. No i dobra. Zaczynam od paska, ja mam wyregulowaną właśnie w ten sposób, jak sobie stoję, to ona mi gdzieś tutaj na wysokości pasa śmiga. Pasek, taki pas manteryjny standard, nic tak naprawdę super specjalnego, ale jest ok, no wytrzymuje. No ja w niej niosłem 6 piw i nic nie spadło, nie bałem się, zaufałem i jest ok, czyli powiedzmy, że to jest wystarczające. Oprócz tego głównego nośnego pasa mamy jeszcze tutaj taki cienki pasek biodrowy. Fajna opcja, wszyta jest tutaj gumka, żeby to wszystko nam się ładnie tutaj trzymało, nie merdało gdzieś tam. No i to jest patent rodem z toreb fotograficznych. Możemy sobie dookoła na pasie złapać i wtedy przy na przykład pochylaniu się czy jakiejś, powiedzmy, bardziej dynamiczne aktywności, ta torba nam nie będzie tutaj odjeżdżała, nigdzie uciekała, latała, ona się trzyma wtedy blisko ciała i to jest fajne, bo jest stabilnie i nawet mimo jakiejś tam wagi, to taka torba nam nie zawadza wtedy. Można nawet sobie z tym pobiegać, sprawdzałem, da się, nie jest to super wygodne, ale się da, także okej, na autobus dobiegniecie na przystanek. Dobra, z tyłu torby, tak naprawdę poza tym pasem biodrowym nie dzieje się nic. Od dołu też nic. Pas mamy omówiony. Tu jest jeszcze taka fajna gumka przy pasie, bo jak sobie regulujemy, to nam zostaje taki luźny koniec, ale jest tutaj wszyta gumka i możemy to sobie ładnie złapać i to wtedy całkiem estetycznie wygląda. Dobra, klapa. A w klapie jest kieszeń. Pomarańczowy parakordzik na końcu rzuca się w oczy. I tutaj sobie możemy włożyć jakieś no niewielkie, płaskie rzeczy, telefon, coś tego typu, portfel, jak najbardziej. Dostęp jest ok dla użytkownika, dla kogoś z zewnątrz już niekoniecznie, ze względu na to, że ten ekspres po prostu wypada nam jakby od tyłu torby. Czyli no taka, powiedzmy sobie, bezpieczna to będzie kieszeń. Odpinamy. I teraz zapięcie. To zapięcie jest troszkę, jak dla mnie, za nisko, ale z tego co wiem, Olaf to trochę poprawił, bo to jest ta pierwsza wersja torby i było parę poprawek naniesione. Między innymi zmieniła się troszkę ta klapa, zmienił się kształt i zapięcie chyba też jest podniesione lekko, bo tutaj jest no kapkę za nisko i jakoś albo zapięcie jest za nisko, albo klapa jest za długa, coś z tych dwóch. Ale zapięcie jest trochę by mogło być wyżej, to wtedy by było wygodniejsze. Ja wiem, że wypadną wtedy te komórki trochę z systemu MOLI, ale byłoby wygodniej, no nie wiem. Ale tragedii nie ma. Dobra, otwieramy. W środku no, zmieścimy takie podstawowe rzeczy na krótki wypad, typu hamak, woda jakaś tam, nie wiem, kurtka przeciwdeszczowa, i masę szpargałów, drobiazgów, które mamy w tych kieszeniach tutaj z przodu małych. W głównej komorze jest jeszcze kieszeń, która jest wszyta w tyle torby. Dostęp jest od wewnątrz z tej głównej komory.
Też na płaskie rzeczy, raczej niewielkie, coś co sobie tam chcemy jakoś odizolować od tego co nam się tam znajduje w komorze głównej. Komora główna, no tak jak mówię, wystarczająco pojemna, żeby tam się spakować na jakieś krótkie wyjście, na zakupy, jakieś małe. Te wyjścia na zdjęcia, czy krótkie wyjścia do lasu, nie wiem, do pracy, na wykłady. W zupełności taka pojemność jak dla mnie wystarcza. W tej głównej komorze jest jeszcze jedna przegroda, taka otwarta, bez żadnej gumki, bez niczego. Ja tu sobie trzymam portfel. Dalej z przodu są nasze te dwie kieszenie, gdzie mamy zrobiony organizer. Są wszyte gumki w tych kieszeniach. Same te kieszenie, no coś typu ostrzałka taka kieszonkowa, najprostsza, powerbank. Tam można nawrzucać trochę tego multitool. Tu akurat multitool Botarii z marketu, który męczę i już prawie się poddaje, ale jeszcze trzyma. Łapiemy go sobie z powrotem w ten organizer, bo nie on jest tematem tego odcinka. Tak więc tutaj sobie tych pierdółek możemy nawrzucać. Mamy tak, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Jak się nie mylę, siedem małych gumek na nóż, latarkę, powerbank, multitoola, rozmiarowo coś takiego. Dwie małe przegródki, dwie małe gumki mamy długopisowe. I do tego raz, dwa, trzy duże, gdzie no tam coś naprawdę już sporego możemy wcisnąć. Aha, i tu jest jeszcze jedna mała, czyli 7, 8 tych takich średnich, powiedzmy najbardziej użytecznych gumek tutaj mamy. Z przodu dwa rzędy taśm Moli. Po bokach mamy raz, dwa, trzy, cztery. Pięć rzędów z komórkami Moli, po trzy komórki na każdy rząd. Z jednej i z drugiej strony to wypada dokładnie tak samo. Dużo możliwości, można sobie przypinać tutaj kieszenie dodatkowe. Jest tego sporo, tych ładownic, tak więc na butelkę czy jakieś takie zwykłe cargo, powiedzmy pionowe, jak najbardziej się tutaj sprawdzi. I to by było chyba tyle z opisu tej torby. No. Moim zdaniem taka torba może być takim pośrednim rozwiązaniem pomiędzy nerką a plecakiem, bo ja często wychodząc na jakiś dłuższy spacer choćby, czy na zdjęcia, no zdjęcia dobra, odpuśćmy, bo tam mam osobną torbę fotograficzną, ale wychodząc na dłuższy spacer, no chciałbym na przykład wziąć ze sobą wodę i teraz sytuacja jest taka, do nerki włożę wszystko, co mi jest ogólnie potrzebne na ten spacer, czyli jakieś tam pierdółki drobne, no ale butelki tam nie włożę i mogę ją jedynie nieść w ręku po prostu, a z drugiej strony mamy plecak, gdzie też wrzucę wszystkie pierdoły, wrzucę tam wodę, ale noszę sparoła 30 i wtedy ten plecak jest w większości pusty i to też się mija z celem. Albo znowu pcham się w niepotrzebne przepakowywanie plecaka i ładuję tam pierdoły, których później no nie używam. Czyli optymalne rozwiązanie na krótkie wyjścia, takie na parę godzin. Także polecam i sprawdźcie sobie fanpage OH Tactical na Facebooku. Coraz więcej się tam dzieje, torby są w różnych kolorach dostępne. Tutaj mamy oliwkę na taśmach, torba jest w kojocie, do tego jest czarny pas. Sprawdźcie sobie, bo coraz więcej rzeczy fajnych Olaf robi. Zaglądajcie do niego, subskrybujcie też mój kanał, zaglądajcie na fanpage, na stronę www.okołotaktyczny.pl, będą linki w opisie. No i dajcie łapkę w górę, o to jeszcze nigdy nie prosiłem, to teraz niech będzie łapka. Ogólnie ze stroną jest taki problem, że Google jej w ogóle nie wyszukuje i nie mam pojęcia dlaczego to się dzieje, bo z informatyki no jakimś specem nie jestem, ale staram się to wyprostować, tak więc na razie, żeby znaleźć jakąś moją recenzję, to po prostu musicie wejść na okołotaktyczny.pl i tam to sobie wyszukać. Bo niestety, ale przez wyszukiwarki w tej chwili tych recenzji znaleźć się nie da. Czemu tak jest? Nie wiem. Czarna magia.
ale Agatka już dzisiaj nad tym myśli, tak więc będziemy to jakoś prostować, żeby wszystko było tak, jak być powinno. Jest też problem z komputerem, bo mój stary laptop no, zupełnie się poddał. Pisałem o tym na fanpage'u. Udało mi się coś tam wymyślić tymczasowego i no staram się, mimo tych wszystkich przeciwności, które ostatnio się po prostu gromadzą strasznie, to staram się, żeby to jakoś cały czas szło do przodu, no i się jakoś rozwijało, tak? Tak więc czekamy na nowego kompa i jedziemy dalej. Czekamy na wyprostowanie sprawy ze stroną, żeby tam wyszukiwarka bez problemu też to łapała. I myślę, że będzie dobrze. Dobra, to chyba z ogłoszeń tyle. No to trzymajcie się i widzimy się w następnym filmie.